Cześć, witajcie. Dzisiaj mam przyjemność zaprosić Was na recenzję nowego headsetu dla graczy od firmy Genesis Neon 350. I tutaj na wstępie powiem Wam, że duże zaskoczenie, pozytywne zaskoczenie, naprawdę dobre słuchawki, dobry mikrofon, a nie kosztujące zbyt wiele, poniżej stówki. Dokładne ceny macie w opisie filmu. Wystarczy kliknąć, sprawdzić i wiecie, gdzie są najtaniej. Za chwilkę poznacie wszelkie szczegóły, wady oraz zalety. Zapraszam Was, zaczynamy! Przed nami Genesis Neon 350. Całkiem fajne słuchawki dla graczy z mikrofonem. Naprawdę nieźle wyglądające. Do komputera podłączamy je przewodem w oplocie, który, zobaczcie, jest naprawdę gruby, ale za to dość miękki i mamy zakończone to trzema wtykami. Oczywiście mini jacki do samych słuchawek, do mikrofonu oraz wtyk USB do zasilania LED-ów oraz trybu wibracji, czyli dwie bardzo fajne funkcje. Za chwilkę zobaczycie wszystko dalej. Natomiast jakby kogoś interesowały technikalia, to mamy 50 mm przetworniki, LED-y, wibracje, opleciony kabel, to wiemy, i z tyłu specyfikacje. Oprogramowania tutaj nie ma, natomiast pasmo przenoszenia jest od 20 Hz do 20 kHz. Przetworniki 50 mm to już wiecie, są duże, naprawdę fajne. 94 dB czułości, 32 ohmy oporności i długość przewodu to 2 metry. Tak więc przewód jest całkiem długi, całkiem ok. Ja zmniejszę trochę oświetlenie i pokażę Wam, jak działa tutaj bajer w postaci LED-ów. Podłączamy i świeci się natychmiastowo. Całkiem nieźle to wygląda. Miłe czerwone światełko, bez żadnego wariactwa. Zobaczcie, całkiem fajnie. Mamy mikrofon, który jest elastyczny, ale troszeczkę bardziej sztywny niż w przypadku Radonów 600. Natomiast tak samo dobrze sobie dogniemy. Po prostu jest to wszystko tutaj grubsze, troszeczkę ciężej to chodzi, trzeba więcej siły użyć. I mamy też tutaj właśnie przycisk do włączania, wyłączania funkcji wibracji. Oczywiście, żeby te wibracje działały, tak samo jak LEDy, musi być podpięty wtyk USB. Inaczej mamy po prostu słuchawki stereo z mikrofonem. No i tutaj mamy też potencjometr, czyli regulację głośności na słuchawce. Troszeczkę LEDów jest jeszcze tutaj z tej strony, jak widzicie, przebijają i generalnie wygląda to całkiem fajnie. Co do przylegania, jak widzicie, jest bardzo dobrze. Uszy gracza są zakryte świetnie i z przodu, i z tyłu. Jest to idealny headset dla osób o małych i średnich głowach. Dla osób o dużych głowach zdecydowanie lepszy jest Radon 600, ponieważ jest po prostu większym headsetem. Mamy też bardzo dobry system samoregulacji pałąka. Zobaczcie, dopasowuje to się do gracza automatycznie. Zaczyna sobie tak paroma ruchami dopasować do głowy, cyk, osadzić i jest naprawdę komfortowo. Przy okazji mamy dość dobre wygłuszenie, chociaż nie rewelacyjne. Teraz je sobie zważymy, odpalam wagę, dobra, mam już 0, skakują i mamy 307 gramów, więc headset taki z dość ciężkich, ale dzięki jakości wykonania, użytym materiałom, komfort jest naprawdę bardzo duży, na głowie one po prostu nie ciążą. I zobaczcie same słuchawki, oczywiście rurki w środku oplecione tutaj jakąś gumą, dość fajny pasek ekoskóry z logo Genesisa, dość miękki w środku powietrze, ale ok, to jest wystarczające. Do tego ten bardzo fajny, praktyczny, sprawdzony system samoregulacji. Chropowate plastiki, powiem Wam, że naprawdę niezłej jakości. Nie są na pewno tandetne. Dobrze zakotwiczony wtyk, dobrze zakotwiczony mikrofon. Przycisk działa ok. Potencjometr leciutko się kręci. I to tutaj przypomina troszkę metal, natomiast to jest plastik, ale też nie wygląda to jakoś tandetnie. Całkiem nieźle bym powiedział. Ta płytka też przypomina metal. Takie wkręty, ale to też jest plastik. No i te LEDy. Mikrofon Wam pokazywałem. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli same pady. Dość przyjemna w dotyku ekoskóra. Dość dużo tego ładnie pracuje. Jeśli chodzi o średnicę, no to jest to 55 mm, więc większość uszu powinna tu wejść bez problemu, nawet dużych. A głębokość to około 15 mm, czyli 1,5 cm. Więc też nie jest źle, są dość głębokie te nauszniki. Konstrukcja oczywiście zamknięta. No dobrze, czas na niezwykle istotną część tego testu, czyli właściwy test mikrofonu. Powiem Wam, że wskazania tutaj na rejestratorze są bardzo wysokie, czyli ten dźwięk jest bardzo głośny. No i myślę, że jest niezłej jakości. Posłuchajcie przez chwilę ciszy, czyli tła, czy są jakieś zakłócenia. Uwaga.
No i myślę, że jest całkiem przyzwoicie. Sprawdzam też ten mikrofon na wbudowanej w płytę główną karcie dźwiękowej, czyli tak zwanej integrze. Co prawda płytę główną mam z wyższej półki, więc tamte karty też nie są to takie zwykłe Realtek'i. To jest karta Sound Blastera. Natomiast było prawie tak samo dobrze jak na rejestratorze, więc to świadczy po prostu o tym, że na dobrej karcie dźwiękowej ten mikrofon będzie spisywał się naprawdę godnie. Tak więc kolejne duże zaskoczenie w tych słuchawkach, w tym headsetie, naprawdę udany mikrofon, a nie zrobiony od niechcenia. No dobrze, czas podsumować. Standardowo zaczniemy od wad. I powiem Wam, że za dużo tutaj na siłę nie wymyślę, ponieważ biorąc pod uwagę cenę headsetu, to nie ma za bardzo się do czego przyczepić. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj naprawdę dobrą jakość wykonania w tej cenie, bardzo duży komfort noszenia, użytkowania, po prostu słuchawki są bardzo wygodne, dobrze się dopasowują i zdecydowanie lepiej nadają się dla graczy o mniejszych lub średnich rozmiarach głów. Do graczy o większych głowach zdecydowanie lepiej dopasują się Radony 600, które są troszeczkę większe i mi nie do końca uszy zakrywały dołem. Jak pamiętacie z recenzji właśnie Radonów 600. Natomiast tutaj co do mojego rozmiaru głowy, przyleganie, wygłuszenie było idealne. Co do wygłuszenia to jest takie przeciętne, nie jest jakieś super mocne, ale jest ok. Do tego jak słyszeliście naprawdę niezły mikrofon. Na rejestratorze cyfrowym wypada bardzo dobrze, ale na karcie dźwiękowej zintegrowanej z płytą główną też jest naprawdę nieźle. No i jako buyer mamy też tą funkcję wibracji oraz LEDy. Wibracje są naprawdę fajne, wyczuwalne, jeśli słuchamy muzyki z basem i słuchamy jej naprawdę głośno. Wtedy całe słuchawki aż nam podskakują na uszach. Jest to dość ciekawy efekt. No i ostatnia najważniejsza rzecz, czyli jakość dźwięku. Oczywiście headset kosztuje poniżej stówki, około 90 zł, więc nie jest to jakaś cena wygórowana. Nie należy spodziewać się tej jakości audiofilskiej. Dlatego te słuchawki zapewniają naprawdę niezły dźwięk, jeśli chodzi o gry i muzykę rozrywkową, czyli właśnie basy, jakieś utworki typu techno, trance, pop. Gorzej sprawdzają się w bardziej wymagających gatunkach jak muzyka klasyczna, muzyka filmowa czy chociażby utwory rockowe. W każdym razie biorąc pod uwagę cały szereg zalet i niewielkie wady, ten headset jest po prostu idealny w tej cenie, dlatego tutaj mocna rekomendacja, bardzo je gorąco od siebie polecam, jeśli chcecie headset poniżej stówki z dobrym mikrofonem, wygodny, ładnie wyglądający, po prostu odpicowany w każdym szczególe. Jak dla mnie rewelacja. No i na dzisiaj to by było już wszystko. Pamiętajcie, że w każdej chwili aktualną, najniższą cenę tego headsetu w Polsce sprawdzicie w linku w opisie filmu, wystarczy kliknąć, rozwinie się Wam lista sklepów i wiecie, gdzie w tej chwili on jest najtaniej, czy w jakiejś promocji. Możecie od razu kliknąć, kupić i macie go już u siebie. Dziękuję Wam za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!